Pierwsze paliki geodezyjne pod budowę obwodnicy Suwałk wbili dziś pracownicy Budimexu, który realizuje inwestycje. Jak informowaliśmy, wczoraj Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała Budimexowi plac budowy. Wykonawca natychmiast przystąpił do robót przygotowawczych, takich jak prace geodezyjne, wyznaczanie granic inwestycji i pasa drogowego. Robotnicy pojawili się z samego rana w okolicach ulicy Szwajcaria. Ich pracy przyglądał się m.in. Stanisław Kulikowski, suwalski radny i przewodniczący Społecznego Komitetu Wspierania Budowy Obwodnicy Suwałk. Cieszyć się, oczywiście się cieszymy, ale też muszę powiedzieć to wyraźnie, że Suwałki nie mają powodów do tego, żeby tak bardzo pięknie dziękować wszystkim ekipom rządzącym, bo wszystkie rządzące ekipy po kolei dawały nam słowo, dawały, tylko obwodnicy nie dawały. Wreszcie się udało. Cieszymy się z tego powodu, że się zaczyna, ale jak mówię, tak troszkę gorzkie jest to zwycięstwo. Za długo to trwało. Przypomnijmy, że Społeczny Komitet Wspierania Budowy Obwodnicy zorganizował szereg działań, które miały na celu zasygnalizowanie potrzeby budowy drogi. Były blokady krajowej 8, koncert, zabawy sportowe. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno będę chciał podziękować wszystkim swoim kolegom z komitetu jakoś, powiedzieć im dziękuję, bo wykonali kawał dobrej roboty i podziękować wam dziennikarzom, bo gdyby nie prasa, gdyby nie media, to o naszych protestach nikt by nie wiedział, a jak się o czymś nie mówi, to tego nie ma.